Halo, halo, cześć, witajcie moi drodzy w kolejnym odcinku z Heroesowej Areny. Moim przeciwnikiem dzisiaj jest pan Pierun, o ile dobrze zdążyłem przeczytać. Jest to w sumie dla mnie pierwszy odcinek, który nagrywam po tygodniu, bo sobie wróciłem po świętach. Co bym tutaj chciał zagrać? No, to zawsze fajne, lochem. A może tego bym nie chciał zagrać? No jestem na pewno zardzewiały mocno, jeszcze, znaczy jakbym kiedykolwiek był odrdzewiały albo dobry w Heroeski, ale... O, Akademią na pewno nie chcę grać, nie na pierwszy meczyk, bo po takim czasie to na pewno nie. Orkiem w demona to bym nawet zagrał, to bym nie chciał zagrać. Tak, to bym nie chciał zagrać. Pytanie, co mi wyeliminuje? Okej, okay. Gramy orkiem. Gramy, czym my gramy? Kurokiem, a on gra Alastorem. Zaraz zobaczymy, kto co robi, bo nie pamiętam. Orkami to chyba raz grałem. 75 punktów szału na początku bitwy. To tak średnia specka, bym powiedział. Ale no dobra. A ty grasz Inferno, grasz. Kim grasz? Agrelem? Alastorem. Inferno, Alastor. Dezorientacja dodatkowo zmniejszenia manę celu 1,25 punktu na level bohatera? Coś... Trochę nie po polsku, ale dobra. Zobaczmy, jakie krzyki mamy, bo może byśmy zagrali po prostu pod jakieś szałowanie się czy coś. Zew krwi. Dodatkowe punkty szału. Na dwie tury zwiększa morale wszystkich istot w armii o liczbę zależną od poziomu bohatera oraz dodaje dodatkowe punkty istotom pochodzącym z twierdzy. Okej. Okay. Bohater atakuje wyloną istotę, zadając jej standardowe obrażenia. Zwiększa prędkość istot w armii bohatera na jedną turę o 1 oraz atak w zależności od poziomu bohatera daje dodatkowe punkty szału wszystkim istotom z twierdzy, które znajdują się... Ej, zagrajmy pod krzyki! Ja rzadko grałem pod krzyki, nawet jak sobie grałem w kampanii, ale... Redukuje obrażenia od czarów żywiołu ziemi, wiedza, atak, obniża szczęście, to jest do prędkości i tu jest co? Siła czarów, wiedza plus 3, ale szczęście minus 2, kurde. Okej. Okay. To tak mi niespecjalnie. Ale co by było zaś dobre, nie? Tu 20%. Tu odporność na zaklęcia ognia. Atak do morale to mi nie jest potrzebne. Atak jednostek walczących w zwarciu dla jednostek latających. Kurde, no to by było dobre chyba. No. Tylko i tak bym miał bardzo mało wiedzy. Siła czarów morale. Obrażenia na zaklęcie ziemi. Obrażenia, obrona plus 3. Oho. Wszystkich jednostek, a to co? Aha, to jest wolumin, to wolumin mnie nie kręci. Dobrze, co my tu mamy? Tak żebyście wy też widzieli skill wheela, to tutaj proszę, tak? Widać, jak najbardziej, dobra. Weźmy sobie Barbara Riana i tak. Na pewno pamięć naszej krwi. Na pewno potężny cios. Może te krzyki. No właśnie, może by te krzyki, tak? A jest tu coś, co pustuje mi manę? Tak bym zagrał. To. Okej. Na razie tak. Wziąłbym może... Nie, to już za dużo. To może tak. Z potrójnym atakiem i tutaj coś do szczęścia. To. Ale czy jestem w stanie to zegrać? Nie wiem. No ale spróbujmy. Spróbujmy coś takiego. Chyba nie dam rady. Bym musiał chyba 28 leveli wbić. Znaczy, Boże, 28. Czekajcie, na pewno tak. Weźmy sobie tą
Nie wiem, on pewnie może zagrać jakąś magię, ale ja się nie znam na demonach aż tak, żeby wiedzieć, co on tam może zagrać. Dobra, to sobie wyrzućmy, żeby dostać... znowu to samo. Siła ponad magię, potężny cios. Szczęście, no szczęście jest zawsze fajne. Ile ja mam szansy na oświecenie? Aha, 1%, aha. No, to na pewno to dostanę. Dobrze, wyrzućmy jeszcze raz ten eksperta szału. Dobra, mighty cios. No i tyle z tego było. To chyba nie mam co liczyć na oświecenie. Ja cię nie mogę. Chociaż czekajcie, bo tutaj co? Wszystkie jednostki w armii bohatera zadają 275 obrażeń przyzywanym przeciwnikom. No właśnie. A jest coś jeszcze? No może zamiast tego oświecenia to bym wziął odporność na ogień i tą śmierć nieistniejącym. No i teraz mamy 22 punkty i to jest dużo łatwiejsze do zdobycia. Coś takiego. Widzicie? Nie widzicie? Teraz widzicie, o. Takie coś byśmy może zagrali. No. Dobra. To lepsze szczęście. Co jest? No. Atak. Szał bitewny. Rozbicie światła. Ile jest na nie procent szansy? 6%. I 6% jest też na to. Dobra, weźmy rozbicie światła. Nie chcę powstrzymania światła. Z tego chcę rozbić szczęście żołnierza. Nie chcę lepszego rozbicia. Weźmy tą klątwę Marlaka. Nie chcę tego. To z tego też nic nie chcę. Z tego też nic nie chcę. Dobra, weźmy to w takim układzie. Aha, już, dobra. No to musimy sobie wycofać. Co mamy sobie wycofać? Weźmy sobie, cofajmy to. Rozbicie przywołania, tak. Wycofajmy sobie jeszcze raz eksperckie szczęście. Nie no, chcę ekspercki szał, ale... Kuźde no, jakie to jest gówno, jak ja... Już przypomniałem sobie, dlaczego nie lubię cofać tych talentów zasranych. No cholera jasna! No i dobra, już nie mam złota, to musimy się skupić na tym. Chyba będzie trzeba i tak iść na środek. Tak, super. Kuźwa! No. Ja chciałem dostać krzyki. No ani razu mi nie zaproponowało krzyków. Na to mam kuźwa ile? Z 6%? No, 6%. Co ja z tego mam wziąć? No chyba odporność na magię byłaby chyba tak najlepsza, nie? Jakby coś. O, jest krzyk. Dobra, dawaj mi krzyk. Tak, głos strzału, jak najbardziej. Lepszy krzyk. Za każdym razem nie mogę dostać tego gówna, no. Dobra, weźmy ekspercki szał. Chodźmy na środek. Spróbujemy to dopiąć, bo jeśli on będzie się bramować, to faktycznie to będzie turbo giga mocne. Co ja chciałem iść? To chciałem iść. Aha, czekajcie. Ja będę mógł mieć albo to, albo te sandały. No właśnie. A dwa itemki sprzedawać. Aha, tu są jeszcze jedne buty. O, to tego to nie widziałem, dobra. To jestem idiotą. Dobra, tutaj byłby wolumin do sprzedania. To byłoby do sprzedania. Tu mamy dwa pancerze. To taka słaba ścieżka. To. Co zaś też. No połowę itemków bym musiał sprzedać. To by nie było głupie, ale. Helm. A ile mam wiedzy? Jakie mam statystyki? No to by mi zbustowało wiedzę troszeczkę. Obniża szczęście jednostek przeciwnika.
Zwiększa szybkość, siła czarów, wiedza, ale szczęście zaś na minus 2. Zaś z tym szczęściem był tak na zero praktycznie. Ja pierdzielę, tu nie ma dobrych itemków, tak szczerze mówiąc. Ty, no nie wiem co mam wziąć. Ja pierdzielę. Chyba wezmę to, żeby mieć te dwa itemki plus to. Na tą resztę to będę musiał sprzedać, nie? Przerobić na exp. No co, czyżby to wziąć? Ale co zaś mam to? Ja z tego nie skorzystam. Atak plus 3. Atak plus 1. Trzeba 4 ataku. 5 ataku. 7 ataku. Prędkość jednostek, no. Fatalne są te. Ja cię nie mogę, ty, no nie wiem co mam wziąć. Naprawdę jestem zgubiony, jestem w kropce. To sprzedać? To takie słabe te arty. Ja nie mogę, co ja mam wziąć? No to mnie najbardziej kusi, bo to mi zwiększałoby mocno inicjatywę moich tych, plus miałbym sety tego, nie? Tylko że zaś połowa jest do wyrzucenia. Dobra, weźmy to. Wydaje mi się to najlepsze wszystko. Nie wiem, czy tak faktycznie jest. Ale zobaczymy. No, weź sandały. To są super sandały, naprawdę, ale... Zobaczcie, trzy artefakty, których... No, dodaję plus 1 do parametru bohatera, więc to jest fajne. A, plus 1, czyli daje mi tak naprawdę to, co dawałoby mi to, tak? Nie. Aha, to tylko do tego, okej. To mi niepotrzebne, bo i tak z tego nie skorzystam. Co ja bym chciał? Chyba atak i wiedza. Żeby rzucić trochę tych krzyków, nie? I żeby też armia trochę biła. Co tak przycina lekko? Kurde ty, no jestem w takiej kropce. No ale dobra, idziemy tutaj. Jakbym... No nie, no nie było szans dopiąć tego przy tylu punktach. Dobrze, na pewno musimy... No najważniejszy jest ten... Aha, wiedźma nie może mi dać. Lepsze rozbicie światła. Jeszcze bez tego rozbicia światła to bym sobie przeżył, nie? Tak szczerze mówiąc. Mhm. Nie no, fantastycznie. Super, generalnie no to uwielbiam. Dobra, jakbym wycofał. Dobra, muszę wycofać coś z tego. Może wycofajmy to. Weźmy to. Weźmy to. Rozbicie zniszczenia. To zniszczenie też trzeba wycofać. No najważniejsze byłoby to dla mnie do przywołania. Mhm. Fantastycznie. Dostaję wszystko, tylko nie to, co bym chciał. Dobra, wezmę... Wezmę to. Chociaż czy ja się tak nakrzyczę? Ekspercki atak, może bym wycofał. Chociaż nie, no eksperta ataku bym nie wycofywał. To bym bardziej wycofał. Chociaż to jest też dobre. Dobra, to wolę wycofać eksperta ataku. No kuźwa! Dobra, wolę wziąć to. Ale to nie zmienia faktu, że nie mogę dostać tego, co bym chciał. Jakie to jest gówno? No...
O co tu chodzi, ty? No jakie... Nie wiem, no łucznictwo wziąć? Czy to? To jest fajne. Jak fajnie wyjdzie. Bo centaura i tak mi uwiedzie. Cyklopa pewnie też mi uwiedzie. Dobra, weźmy to. Weźmy ten level. No nie wierzę, nie? Śmierć nieistniejących bym chciał. To nie mogę tego dostać. Dobra, wezmę rozbicie zniszczenia, bo... A to wziąłem, tak? Wziąłem wszystko. Ja pieprzę, naprawdę. O co tu chodzi? Dobra, idźmy sobie jeszcze tam. Bo ja w zamku nie mam do kupienia artefaktów, nie? Nie, ja mogę sprzedać jednostki i mam salę prób. Jakie to jest gówno, no! Dobra, to sprzedaj. To sprzedaj. To sprzedaj. Dobra, weźmy to. Mam 18 level, no. No ja mam dużo szczęścia, a przeciwnik ma mało, ale nie zmienia to faktu, że chciałem, no to chyba nie jest takie trudne, żeby dostać te rzeczy, no a ja to po prostu, no nic, no. Nie wiem, weźmy mu... Co możemy wziąć? Plugawienie magii? Jak działa plugawienie magii? Istota ta ma szansę splugawienia zaklęć rzucanych przez cel, tylko w przypadku istot rzucających czary, albo osłabiają zaklęcia, albo powodujące w ogóle nie działają. Plugawienie może ulec odbiciu, rzucając nieprzyjemny efekt również na nieszczęsne gobliny. No on ma czarta. Jeśli by zagrał tę taktykę pod czarty, to myślę, że bym dostał w łeb. Chyba wziąłbym tego. Bo chociaż coś tam strzeli, a jak do niego podejdą, to on ma pełną skuteczność w walce wręcz. Chciałbym tego. Może wziąłbym tą. Tutaj no ten jest zawsze fajny, bo przyspiesza. Ten zaś za to ma dużego dipsa, nie? On jak się nastakuje, to wali 3 ataki. Dobra, tu na razie jeszcze nie wiem. Ty masz rzut goblinem i ty też masz rzut goblinem. Problem w tym, że żaden z was nie jest niewrażliwy na tą paniusię sukubusę. Chyba wolę ciebie, bo wolę, żebyś ty nie miał szału, niż żebyś miał hipnozę. Pytanie, czy on zagra magię mroku? Nie wiem. Się regenerujesz, ale ty masz ścierwojada, tak? Dobra, weźmy ciebie. I co z tym? Ten by był... Mógłbym przyspieszyć cyklopa, żeby coś pizgnął. A ten, no to po prostu byłby na wbite lepszy, nie? Dobra, weźmy tego. Weźmy taki zestaw. Nie wiem, czy to dobrze wziąłem. Tak próbuję myśleć, co on mógłby zagrać, bo zawsze się skupiam na tym, co ja bym chciał zagrać. No... Troszeczkę mu wykluczyłem, tak? Bo jednak mam tą odporność na magię. Mam tego. Mam tą siłę ponad magią, czy co to tam jest. Dobra, omówienie buildu. Zaraz sobie popatrzymy. Mam dużo many. Tak wyglądają moje staty. No, nie są złe. Dosyć zbalansowane, trochę siły czarów i trochę wiedzy, bo chciałem trochę pokrzyczeć, weszły mi wreszcie te krzyki, więc coś tam będzie. Mamy 3 szczęścia, więc to jest fajnie, nawet jakby nam obniżył, a ja miałem pierścień do obniżania, więc raczej może mi obniżyć tylko 2, a za to ja mu obniżam. Bo mamy eksperta szczęścia, mamy rozbicie zniszczenia, co nie chciałem tego, mamy rozbicie przywołania też bez perków, mamy ekspercki krzyk, więc spoko, lepszy atak, więc spoko, mamy wszystkie specki te, mamy ekspercki szał, więc fajnie. Nasz kurok też daje więcej szału na starcie, krzyki dają więcej szału, więc to jest wszystko fajne.
No z perków, no to tak jak widzicie, obniżamy mu szczęście, większe szczęście żołnierza, co prawda chyba nie mam żadnego pod szczęście żołnierza. Bo nie wziąłem ani tego siepacza, który klepie podwójny atak. No nie wiem, zobaczymy, co on ma. Oczywiście ma uwodzące sukubusy. Ma diabła, który przywołuje czarty. Ma kradzącego. Właśnie, kradzącego impa. Po raz kolejny gram pod manę na impy. No, jestem znowu debilem. Zawsze zapominam o tym impie. Ale to może też przez to, że ja często lubię sobie zagrać pod tego, pod tego drugiego impa. Jak ktoś mi powie, co jest między tym rycerzem a sukubem w setkach, to będę wdzięczny. Co to jest, jakaś mantikora, czy co? A tu taka arena w środku tego. To może bym się ustawił tak. Ciebie bym ustawił tak. Z tym. Ciebie bym ustawił tak. A może tak, o. No. A ty rzucasz czary, nie? Aha, to nie masz goblina. Ale ty masz zaś ten, to ja nie mogę ci tak postawić, bo ty zostaniesz przejęty. I to szybko, znając życie. Znając życie, stary, to ty zostaniesz przejęty. Ja nie mogę się tak ustawić. Dobra, no tak się ustawmy. Oczywiście, że zmora rusza się jako pierwsza. Ale moglibyśmy przyspieszyć. Kto więcej zada? Zadasz 36 razy 6. A ty zadasz 140 razy 4. Czyli ty zadasz więcej. Tylko czy ja cię tak przyspieszę przed... Dobra, przyspieszmy tego. O tak. Tak, żebyś ty walnął mi w impa. Tak mało? A co to jest to? Aha. Dobra, pizgnij w impa. Na 17, zawsze coś. Właśnie, nie spojrzałem w ogóle na statystyki tego pana. A warto by. Dobra, no on się oczywiście bramuje. Tak, żeby inaczej. 32 many mi ukradł. No to nie jest to dobre. A tym się nie zbramowałeś, tylko poczekałeś? Czyżbyś nie miał... Nie miał eksperta bram, ale to co byś miał? Dużo masz many. Czyli masz ten. Ale coś ci nie pykło. Bo masz tego. Nie pamiętam jak się nazywa ten perk, ale on jest... A czemu nie mogę tego zrobić? Kto to tak w ogóle wymyślił? Dobra, na impa. No, ja za chwilę sobie nie postrzelam za bardzo. Nie oszukujmy się. Kas ten imp się tak szybko rusza. No to totalnie moja taktyka. A, to on tylko raz kradnie manę? Czyżbyś ty był pod machiny wojenne? Aha. To ma sens. No to by było dobre. Dobra. Dobiłem trochę szału. To dobrze, że się ustawiłem tak defensywnie. Aha, czyli on ma... Ale to co on by miał? Lepszy talent magiczny i tego? Balistę? I co ma jeszcze? Nie zadał mi wcale tak dużo. No? Znaczy dużo szałem przyblokowałem, nie? Ale... Właśnie, impa mógłbym se... Albo sukuba. Chyba wolałbym w sukuba pizgnąć. Żeby mi nie... Nie uwiódł wcale tak jakoś mocno.
No, wolę w ciebie walnąć. Spoko. Splugawmy mu magię. Jak ja podjadę tu, to ty nie podejdziesz, prawda? Tą zmorą. A fajnie jakby łucznik chociaż coś postrzelał. Zobaczymy. Kurde, no powiem szczerze, przepraszam, jestem taki mało gadający, jak to nie na mnie, znamy potępionych. Aczkolwiek teraz mam dwie rozkminy. Czy chowaniec tylko raz kradnie manę? Chyba nie. Co zrobiłeś? Uwiodłeś mi herszta. O, no to było nieprzyjemne, ale jak długo? Na chwilę. No to co on zrobi? On nic nie zrobi, stary. Nie co, no pizgniesz mi w niego albo w niego. Oła. Dobra. No to było dobre. Ale no to tylko taki jeden atak. No i już tak naprawdę ten sukub jest mierny, bo on dużo wcale ataku to nie ma. No i w zasadzie brak tego przywołania mi nie zaszkadza, chociaż nie, no on się troszeczkę przywołuje, nie? Weźmy błyskawicą. To impa chyba, nie? Czy ja mam coś do atakowania? Mogę wam stakować szał znowu. To chyba lepiej im stakować wszystkim szał. Chyba, że tobie by nastakować szał. Ile tu masz? Masz pierwszy poziom. Dobra, nastakujmy wam wszystkim na razie jeszcze szału. A to w ogóle nie zabiera many. To jest kozackie. No, ty jesteś na prostej strzałce, fajnie. A czemu szczęście mi nie wchodzi? Ja mam trzy szczęścia. Właśnie, nie zobaczyłem, czy on mi obniża szczęście, ale ja mam trzy szczęścia. Jak to jest? Halo, mamy obniżone szczęście? Nie mamy obniżonego szczęścia, no to kola. To jest zbyt dobre, żeby tego nie pizgnąć. A czy za nich dostaję szał? Nie dostałem za nich szału, to słabo. Kogo moglibyśmy tutaj wyeliminować? Ciebie. No pizgnij go. Zajebiście. No, co zrobisz? On chyba nie ma czarów. A tylko na co on tak czeka? Aha, że aż balista. Ale ta balista, tak szczerze mówiąc, no serio. No to wszystko przyjmuje na szał. No ja wiem, że to jest zmarnowany damage, ale to jest dodatkowy szał dla mnie, dla wszystkich, i on traci jedną jednostkę, nie? A, mogłem... No, widzicie. A, on jest pod magię światła. O, to ciekawe. Czy może tego przyspieszyć? Nie, tego wybijmy. Okej. Okay. Stakujmy sobie szał. Wygoniłeś mi tego. No dobrze, trudno. Czyli to jest
Magia światła? A widzicie, nie mam magii światła. Kurde, widzicie, to by było dobre. Jednak mieć tą magię światła, ale no cóż. Aha. Na dwie tury zwiększa morale, to zwiększmy im morale. Weźmy sobie jeszcze. Pizgnijmy. W kogo możemy pizgnąć? W ciebie, żebyś ty mniej many pokradł. Pies jest już słabiutki. Przywołańców stracił. Więc fajnie. Na pięciu. Kurde, oddasz mi. A, bo ty nie masz tej. No tak, bo to ten drugi ma tą speckę. Że. Nie mam jak was odblokować. A nie mam, ale. Wolę w tego przypieprzyć. Czy w tego? Chyba w tego. Lepiej. O, ze szczęściem, bardzo dobrze. No dobra, no jedną z jednego cyklopa straciłem. O, straciłeś poziom szału, to niedobrze. Ty się zbramujesz, ale. Ta brama na tej ilości, nawet jak ty mnie zhipnotyzujesz, to co to będzie? Jak na 25 było 0,4 tury, no to sorry. Może. Halo, ty. Warto by ciebie odblokować, żebyś kogoś strzelił. Tak. Dobra, ale dostaniesz. No właśnie. Spoko. Diabłem podlecisz. W kogo możemy pizgnąć? Ile ty masz many? 16. A ty masz prostą strzałkę w nich. 6 do 9. Coś mógłby ukraść. No patrzcie, lepsze szczęście, lepsza obrona, atak. Dziwny ten build ma. No skąd on tyle many miał? Chciałbym rzucić jeszcze troszeczkę czarów. Więc. Może tak, no właśnie. Tą balistę trzeba mu też atakować. Ojej, stracił drugi poziom szału, to niedobrze. Okej. Okay. Ile mamy many? To teraz centaur niech. Szczerze mówiąc, ta balista mnie to mi tak gówno robi. Naprawdę, no. No popatrzcie się, no. Mógłbym mu zmorę, ale może lepiej byłoby go splugawić, co? No weźmy ci, przypieprzmy. Ajajaj, ze szczęściem oddał. Dobrze. Zwiększmy sobie znowu atak. Tak, zwiększmy sobie znowu atak i szał na wszystkich. Co to? Aha, znamy potępionych. A weź ty się. Aha, nie masz jak się przemieścić tam. No niedobrze. Dobra, to ty się przesuń. Bo nie wiem, czy na arenie oni jak waitują, to teraz są szał. Ała. A czemu mu nie oddałeś? Okej. Okay. Zapomniałem o tej zdolności.
Tak szczerze mówiąc, to chyba byłoby najlepsze. Lecieć w niego, bo on będzie przywoływać sobie tych gnojów. No. Dwóch za pięciu. Boli. Oj, boli. Tak, żeby odblokować strzelca. Blokowaliśmy sobie strzelca, więc centaur może strzelić w diabła. Zabiję mu tego jednego. Oj, oj, oj. Się pójdzie regenerować teraz. Chyba, że w tego wpizgnąć. Co on może? Pytanie, jak działa to plugawienie magii? Czy on wtedy nie może w ogóle użyć czaru? Czy jak? Bo tego troszeczkę nie rozumiem. A w ogóle, bo miałem tą siłę ponad magią, nie? Co daje mi dodatkowo, bo reprezentacja otrzymuje jeden punkt siły czarów za każde trzy punkty wiedzy. Czy to widać tu jakoś? Bo ja nie pamiętam, ile ja tam miałem, ale... Dobra, powiedzmy, że... Czy, kogo, jakbym zbustował kogoś, co by najwięcej dało? Inicjatywa celność na trzecim poziomie. A na drugim dostajesz plus 2 do inicjatywy. Dostajesz obrażenie i nieograniczony kontratak. Aha, nie, nieograniczony kontratak tylko dostajesz. A ty byś dostał survi. Gdzie nie dostajesz nic, więc ciebie nie warto boostować. Dobra, to weź się. Mniej więcej inicjatywy. To by było bardzo dobre. O, nawet to. Ale... On będzie przywoływać tych czartów zasranych. Czy to? Bo ty mi dużo zrobisz. Masz... Nie masz tego, nie masz... Mi zadasz 600 obrażeń, a ty zaś przywołasz kogoś. O, ze szczęściem, za dwóch, pięknie. O, tak byś mógł go wysadzić. To go wysadź. 86, pięknie. Za 9 i uciekasz, dobra. Ty nie możesz nic zrobić, to ty sobie podejdź. Ty sobie zdefuj. Kurde, namiot by trzeba było zabić. No, ta balista co tam, no, gówno robi. Oho. No gorzej jak ty go zabijesz, bo on wtedy wybuchnie. Dobra, pizgnij mu. 6 za 5, także spoko. Okej, 42. To spoko, to nawet jest dobrze. Bo dzięki temu on nawet jak wybuchnie, bo on ma także jak umiera. Ojojoj. Ojojoj. Żeby mi nie zginął ten Paokaj. Bo to by było najgorsze. Jakby mi zginął Paokaj. Znaczy to najgorsze, aha, zginie mi. Dobra, trudno. Mówi się trudno. No sytuacja... Co ty możesz jeszcze zbramować? Ty diable.
kminię sobie, bo tak, on ma to, że zawsze zabija przynajmniej jednego, nie? Nie wiem, czy nie byłoby na przykład tego lepiej pizgnąć. Chociaż... No dobra. Dobra, co ty jeszcze możesz zrobić? Zew krwi. No chyba zew krwi na tego byłby dobry. Czy tego? Ty miałbyś wtedy trzeci atak, trzeci poziom szału. Ty jesteś prawie nie do zabicia teraz. No. Przy tych statach. Mógłbym go splugawić, ale mógłbym też stanąć tutaj. No właśnie. Czy to 4, 17, 1. No ta balista naprawdę nie jest w zasięgu mojego chęci. W zasięgu mojego chęci, ale żebym powiedział, co wiedział. Stary. No dobra, no sytuacja... Wydaje mi się, że nie jest przegrana, ale też nie jest wygrana, no. Wciąż mam dużo jednostek. Przydałoby się tym jakoś dostać do goblina. Problem w tym, że ciężko będzie mi się dostać do goblina. Dobra. Podejdź tutaj. Tym trzeba będzie wyjść. Ojoj. No to już gorzej. Przyspieszmy może tego. Czy tego? Nie, bo ty i tak będziesz szybko. To przyspieszmy tego. Czemu? To za każdy ruch ja zostaję ten? Przy tym znamieniu potępionych? Ciekawe w sumie. Ale no one akurat te sukubuski, te drugie, te czerwone, te ogniste, to one są dosyć mocne. Mają atak, a te są dosyć raczej słabe, więc z nimi tak szczerze mówiąc to totalnie się nie przejmuję. Dobra, no uwiodł mi cyklopa, ale na ile? Na 10 sztukach? To ile to będzie? Nie wiem, czy on nawet zdąży cokolwiek zrobić, nie? Ty możesz kogoś... Aha, arcydiabeł czeka. Na ile ty jesteś? Na pół tury. 1-2. Ty mnie mocno uderzysz. Ja bym w diabła leciał. No. Co on jeszcze może? Bo tak naprawdę on rzucił tylko te znamienia i rzucił grupową wytrzymałość. Chyba, że grupową wytrzymałość miał z obrony, a nie ma magii światła. No, więc tak myślałem, ale no, magia światła na demona to chyba nie byłaby złe, nie? Bo on ma duże przeliczniki, boską siłę rzucić prawą moc, kuźwa przyspieszenie, wytrzymkę. No, to by było dobre. No chłopie, co ty kombinujesz tutaj? Osłabienie na... Aha, czy masz magię mroku? Co ty tam masz, chłopie? To ja nie wiem. Dobra, masz potężny cios. To chyba na ciebie byłoby dobrze. Czy ty się ruszysz w ogóle? Nie wiem. Czy ja będę w stanie uciec od ciebie? Aha, goblina mi przypieprzysz. Dobra. To tu i sobie. No i traci szał, okej. Okay. No dobra, czyli faktycznie trzeba się ruszać. Czyli nie jest to zmienione względem kampanii. Zbustuj pana podżegacza. Nie chcę. O. No dobra. Pizniesz mi pewnie w herszta. A, to jeszcze gorzej. Wolałbym, żebyś piznął w herszta. A, może tak?
Jeden, dwóch, potem hersztem. No, no nie ma co, trzeba go pizgać. O, za trzech, ze szczęściem, to dobrze. Jezus Maria. Oj, boli, oj, boli. Gorzej, że tutaj się ze sześciu czartów przyzwie. Sześciu? Sześciu to jest max, bo on miał 12 jednostek, to musiałby mieć... Ciekawe, co on miał zaś. Mogę poświęcić goblina? Nie mogę. To nie dobrze. No, czterech, no to... To nie ma źle. Dobra, zbijamy mu... Co mu zbijamy? Czarta chyba. Czarta czy ciebie? Może ciebie. Mhm. Kuźde. Nie, bo jak ja mu zabiję tą jednostkę, musimy mu diabła wybić. Ty chyba się tędy nie przyciśniesz, nie? A przyciśniesz się? Och, cholera jasna. No to to już jest GG chyba. Dobra, zabij mu jedną jednostkę. Zawsze coś. Zginie dzięki temu. Mówi się trudno. No nie rozegrałem tego najlepiej. Muszę przyznać. Super, że rzuciłeś mu grupową wytrzymałość. Dobra, pizgnijmy mu raz. Z siedmiu to boli. Dobra, pizgnij, no co masz zrobić innego? Też mu pizgnij. Czy coś nie ściągałaś przy ataku? Nie wiem. Chyba nie. No cóż innego zrobić, jak spizgnąć diabła. Ogłusza arcydiabł. No ale ogłusza, nic mu to nie zrobiło. Ale dobra, teraz pizgnie mu podżegacz. Co tu zrobiłeś? Nie wiem. Jednego tylko? No i jeszcze bohater. No dokładnie. Dobrze, zabijemy mu tego. I pójdziemy. Pójdziemy tymi jednostkami w nich. Albo nie pójdziemy. Dobra, trzeba zatłuc diabła. Mhm. Dobra, weź kontratak na siebie. A ciekawi mnie taka, że... Ojej. Ciekawi mnie taka rzecz, bo jak ja bym miał tego, tą śmierć nieistniejącym... Dobra, czaję, czemu tego nie mogłem dostać, bo nie miałem siły ponad magią. Właśnie sobie klikłem w skillu, aha. No to wszystko jasne, dobra. Nie no, rozgrywka jest przegrana, ale doklikamy sobie, myślę. Zrobimy może diabła. Ciekawi mnie, czy to właśnie, czy ten perk śmierci nieistniejącym, który zadaje, dzięki temu zadają jednostki 275% obrażeń przyzwanym, czy to tak samo działa
bo na pewno działa na zbramowane jednostki, ale czy to tak samo działa na te czarty, które przyzywa ten typuncio? W sensie arcydiabeł. No bo jeśli tak, to to by było zajebiście przydatne w tej bitwie. I szkoda, że jakoś głupio popatrzyłem, ale i tak nie miałem perka z tego. Zaś z magii światła. No i to tak się do dupy wszystko ułożyło. Niestety. No, a on tak w zasadzie to nic specjalnego nie zrobił, nie? Zagrał sobie tą balistę, która no szczerze, ta balista... Uważam, że niebicie balisty było dobrym pomysłem. Ten rozkład będzie mnie bolał. A czemu ja zadaję z pechem? Ty masz teraz pecha nagle? Ej, dobra, ten mnie wybija. A jednak nie, jeszcze. No trudno, mówi się trudno. Pierwsza przegrana rozgrywka, no ale cóż. Zapytamy się przeciwnika, czy chce next. A ja wam dziękuję za obejrzenie tego odcinka. Jeśli się spodobało, dajcie łapkę w górę, napiszcie komentarz, zasubskrybujcie mój kanał. Jeśli widzicie jakieś strasznie rażące błędy albo w buildzie, albo w gameplayu, to chętnie poczytam, żeby stać się lepszym. Do następnego odcinka. Ja byłem Mateusz, wy byliście wy, a to było Heroesy 5 Arena. Pa, pa!